Nawet taki specjalista od technologii jak ja musi czasami coś zjeść, ale nikt nie powiedział, że musi potrafić kroić. Więc tu z pomocą przychodzi nam Huoho Multi-Blade Vegetable Slicer. Zapraszam na odcinek. Tu od razu muszę Was uprzedzić, że nie będzie tu łączenia z aplikacją. Tutaj będzie łączenie z... Tu, mam tutaj swoich pomocników dzisiaj. Przyniosłem dzisiaj pomocnika jabłko, ogórka i marchewkę. I teraz zajmijmy się unboxingiem tego niesamowitego ułatwienia w krojeniu. Nie mówiłem tego prześmiewczo, z racji tego, że ja jak kroję ogórka, to kroję plaster, który ma centymetr. Mamy tutaj takie dwa elementy. Mamy tutaj tarkę z pojemnikiem i tu od razu z tyłu mamy w tym pojemniku ostrza. Bardzo fajnie zapakowane, nic się nie gubi. Dwa i trzy. Już Wam mówię, jak to wyciągnąć. Tak o. Cztery. Czyli mamy tutaj, nazwijmy to suwnicą. Mamy oczywiście instrukcję. Mamy pojemniczek, który bardzo łatwo można umyć. No i mamy taki gadżet, który pozwoli nam sobie nie zrobić krzywdy o na przykład tą gilotynkę. Z racji tego, że nie musimy łączyć sprzętu z aplikacją, możemy przejść od razu do działania, czyli sobie zrobimy cyk, kładziemy sobie jabłko, chyba połączymy sobie z tym. O, kto, takie tarte jabłko z cynamonkiem, to będzie idealne do tego. Marchewkę, no to tarta marchewka, to też klasyk. To pan Makłowicz by chyba nawet nam tutaj pogratulował wyboru. Jeżeli chodzi o gilotynkę, to zrobimy sobie ogóraska. Montujemy sprzęt, cyk. To może zacznijmy od ogórka. Tu bardzo łatwo jest elegancko pochylona jedna krawędź, żeby ją sobie tu przyłożyć i tylko zakliknąć. To nam się nie uda, więc może bez tego. Ale zaczekaj, zrobimy tak, żeby się dało z tym. O, zrobimy sobie tak. Nie. Dziękuję. Możemy go tak ściąć na takie długie. Chyba nam się skończył. Jak w telewizji tango. Jak w telewizji tango. Proszę bardzo. Ogóreczek. Idealne paseczki, każdy taki sam. Żaden członek rodziny nie będzie poszkodowany, że dostał mniej albo więcej mizerki. Wyciągamy. Cyk. Jedziemy teraz z marchewką. Mamy tutaj taką oszczałkę. Z tego, co tutaj się orientuję, możemy to sobie włożyć też do zmywarki elegancko. A najlepsze jest to, wiecie, jak się myje zawsze tą taką szatkownicę metalową. Łapę tam trzeba włożyć, to jest jakby super trudne i nieprzyjemne, bo trzeba po prostu to umyć. Muszę zrobić didaskalia, bo mamy też gumowe nóżki, więc elegancko to nam się nie ślizga po stole. Test wykonany, możemy się lekko pochylić nawet na potrzeby filmu. I jedziemy sobie marchewkę. Trochę pryska. O, i teraz możemy sobie użyć chyba tego. I teraz nie pryska. Udało się. Robimy teraz szybkie cięcie na porządek. Porządek sam się zrobił. Możemy teraz sprawdzić, jak nam ta marcheweczka tu wyszła. No kurde. Proszę bardzo, marcheweczka, prezentacja idealna. Tak jak już mówiłem, pan Robert by nawet chyba się nie powstydził. I na koniec zostaje nam tak zwane tarte jabłko. Cyk. Zapinamy sobie i sobie to jabłuszko możemy trzeć. W kuchni się trzeba pobrudzić. Zerknij. Taka sałatka. Mamy elegancko sałatkę, trochę wszystko pobrudzone. No fajne jest to, że nie musimy tutaj tak naprawdę brudzić dodatkowych talerzy. Zawsze trzeba było tą szatkownicę włożyć do jakiegoś jeszcze talerza osobno. To wszystko jeździ po całym stole. No tutaj to jest, to nie jest rocket science, ale przede wszystkim bardzo podoba mi się opcja z równym szatkowaniem sobie na plasterki, bo wiadomo, że ogórek będzie smakował tak samo na grubych albo na cienkich, ale załóżmy, że robicie jakąś fajną, wystawną kolację, to złapiecie dodatkowe punkty za to, że każdy plasterek ogórka będzie dokładnie tej samej grubości. Dla mnie, jako dla kuchennego ignoranta, taki sprzęcior, szczególnie, że niedrogi, fajnie wykonany, byłby dużą pomocą w kuchni, dlatego, że tak jak wcześniej wspominałem, ja kroić nie potrafię i zawsze wychodzi mi to na masę różnych sposobów. Wiadomo, każdy, ja bym powiedział, że na przykład mój ogórek jest unikalny, bo każdy jest innej grubości.
i niespotykany. Mizeria z 3 plasterków i kilograma ogórków. Bardzo przydatne, łatwe do czyszczenia w połączeniu z innymi produktami HuoHo, które znajdziecie u nas na sklepie. No, tworzy fajne wsparcie w kuchni. Wymyśliliśmy tutaj z Miłoszem, że dostarczymy Wam niedługo bardzo fajny materiał ze wszystkich naszych kuchennych gadżetów, które posiadamy i stworzymy tutaj jakąś niespotykaną, unikalną potrawę. Ja przede wszystkim zrobię mizerię za pomocą tego slicera do warzyw. Jeżeli podobał Wam się ten produkt, jeżeli podobał Wam się odcinek, pamiętajcie, żeby przemyśleć subskrybowanie naszego kanału. Zostawcie nam łapkę w górze, jeżeli Wam się to podobało. Pamiętajcie, że ten produkt możecie kupić na naszym sklepie online na techwish.pl oraz w naszych sklepach stacjonarnych. Tam będziecie mogli sprawdzić, jak wykonany jest ten produkt, będziecie mogli go dotknąć. Każde z naszych produktów zawsze są dla Was dostępne w naszych sklepach stacjonarnych, więc wpadajcie i testujcie. Oprócz tego wpadnijcie na nasze socjalki. Mamy Instagrama, mamy TikToka. Odwiedźcie naszą grupę promocyjną na Facebooku Łowcy Techwish. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.